Galeria Młodych Twórców Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Łazienkowskiej 7 w Warszawie zaprasza na wystawę. Magda Publicewicz, z wykształcenia socjolog mediów, arteterapeuta i można powiedzieć, że architekt barwy. Droga do malowania była dosyć długa, bo zaczęła się gdzieś w dzieciństwie, e, obserwując e, jak tato maluje i rzeźbi. E, więc te kolory, farby i sztuka bardzo wcze we wczesnym dzieciństwie już zaczęły towarzyszyć. Później była jakaś próba podjęcia może liceum plastyczne, ale nie wyszło. <noise> nie wyszło były zupełnie inne e, kierunki w moim życiu, które wydawały się wtedy lepsze. Tak? Chociaż dotarłam w końcu tak, do malowania, mimo wszystko. Obecnie maluję e, akrylem, technika akryl na płótnie. Zdarzają się i popełniają obrazy olejne, ale to są nieliczne. Zdecydowanie wolę akryl. Ma jakąś taką dynamikę i szybkość wysychania, e, i dla mnie jest takim taką szybką, dobrą emocją i decyzją. Obecnie to, co oglądamy, tematem wystawy, jest istota emocji. E, powiem, tak, powiem krótko, te obrazy są tak naprawdę pomocnikami w pracy arteterapeuty. E, w momencie, kiedy odkryłam e, geometrię, abstrakcję geometryczną, udało mi się wręcz precyzyjnie dobierać barwy oczywiście na podstawie fizyki kwantowej, innych nauk matematyki, które współgrają jak gdyby z naszym wnętrzem na tyle silnie, że kształtują psychikę, emocje, a co dalej idzie, tworzą jakąś holistyczną całość razem z naszą fizyką, z naszym ciałem. I całe życie poszukiwałam tych barw, które w jakiś sposób y, mogą połączyć. Zastanawiałam się dlaczego Raz wybieramy kolory ciepłe, raz zimne. Co nami powoduje? Czy to jest trochę tak, że jak poszukałam informacji, że czerwona barwa daje to, a zielona co innego jedna ochładza, druga oziębia? To tak naprawdę to jest kwestia indywidualna, bo każdy z nas jest inny, wyjątkowy, indywidualny i w danym momencie zupełnie czego innego potrzebuje, tak? Innej barwy, innego koloru. Na wystawie są bardzo mocno o, zaakcentowane kolorami formy geometryczne, które przedstawiają nasze stany, emocje e, i uczucia. E, przyciągają przede wszystkim tą formą i kolorem, bo jedni, Bardziej młodsi odbiorcy patrzą jak na ilustracje z bajek, ale wprowadzają w taki wewnętrzny stan pobudzenia. Jest ich dosyć sporo i te kolory są bardzo mocne, intensywne, zamknięte w tą geometrię. No, trzeba zobaczyć, poczuć, przede wszystkim poczuć je, tak? Bo ten nasz narząd wzroku ściąga, przetwarza to w mózgu, ale my zaczynamy czuć. Tak? Jedni czują jakieś ciarki, inni próbują gdzieś się odsunąć, bo zbyt mocno ta fala danej barwy w nich uderza. I tak naprawdę o to chodzi, żeby te obrazy robiły taką interakcję z nami, tak? z naszą psychiką i z fizyką, bo czasami się odsuwamy, bo coś nam nie gra, a inny obraz nas ciągnie, bo w danym momencie potrzebujemy przerobić daną emocję albo stan. Pomysłem było, jak gdyby pokazanie, że e, tak naprawdę możemy sobie pomóc, e, dobierając jak gdyby też architektonicznie kolory w naszych otoczeniach, e, żebyśmy się nie bali sięgnąć gdzieś po informacje, co to jest chromoterapia, e, jaki wpływ ma na nas barwa. E, Możemy sobie wspomóc w wielu rzeczach, tak? Jeżeli jesteśmy zbyt emocjonalni, to. Pobądźmy w krótkich falach, tak? czyli w tych odcieniach niebieskich, zimnych, chłodnych. Jeżeli mamy temperaturę, to tak samo tak? możemy sobie stan wyregulować kolorem, ale to jest tylko wspomaganie, to nie jest metoda leczenia. Ja tu nie chcę wchodzić jak gdyby lekarzom i, i mówić, że absolutnie to, co robią jest niefajne i niedobre, bo tutaj trzeba się tylko kolorami. Nie, natomiast jest to jakieś wspomaganie tak? I, i znam parę przykładów, gdzie dobierając na przykład, malując mural lub dobierając architektonicznie kolory dla danej osoby, e, można wpłynąć chociażby na przykład na lepszą przemianę materii, tak? bo barwa wpływa w jakiś sposób. Obcowanie z tą barwą, a tak naprawdę obcowanie z falą. I tu chciałam też zaznaczyć, że nie tylko e, osoby, e, które widzą i postrzegają barwy poprzez. E, Narząd wzroku, ale osoby niewidome odczuwają te długości fal i też mają niesamowity wpływ na nich. Wystawa będzie trwała do 26 lutego 2021 roku. W tej chwili można znaleźć na, troszeczkę na Instagramie. Natomiast Powiem tak, myślę, że to się gdzieś coraz bardziej będzie objawiać, bo jestem tak z polecenia wszędzie i też z takiego przekonania, że nie zawsze takie źródła jak strona czy Facebook są potrzebne. A to była kwestia zakładu z córką, po prostu, tak. że można, można działać nie mając, natomiast ludzie mnie znajdują. Tak. Pozostałe audycje i notatki do podcastu znajdują się pod adresem galeriamdk.podcasty.info.